Polska mówi Andrzej Dubowski, witam serdecznie. Polska mówi dziś w firmie Verson. Ze mną pan Wiesław Matuszewski. Witam. Dzień dobry. Panie Wiesławie, w Polsce coraz większa moda, popularność na auta klasyczne, sprowadzane, restaurowane. E, tam zupełnie w innej technologii była chyba wykonywana tapicerka skórzana. Jak zadbać o tapicerkę skórzaną w autach klasycznych? To jest dosyć szeroki temat. Należałoby. Najpierw dokładnie przeanalizować, w jakim stanie jest ta tapicelka i jakich prac wymaga. Na pewno, podstawową pracą, jaka powinna być wykonana, to dokładne oczyszczenie zmywaczami do skór licowych, bardzo delikatnymi zmywaczami, ponieważ te skóry pomimo doskonałej jakości no mają już swoje lata i co za tym idzie, są słabe z reguły. Druga rzecz to jest przejrzenie wszystkich szwów, jakichś połączeń, czy nie ma tam pękniętych nici, czy nie ma tam jakichś uszkodzeń, przetarć, lub też skóra nie zaczęła pękać. Co szczególnie ma miejsce na tylnej kanapie, tam gdzie przez szybę operuje słońce. Tam ta skóra jest przepalona bardzo często, odbarwiona. Jeżeli tylko jest odbarwiona, nie ma spękań, to jeszcze nie ma problemu. Można to po prostu polakierować. Jeżeli pojawiły się pęknięcia, dziury lub pęknięte nitki, należałoby skórę zdjąć, poszywać, powymieniać uszkodzone elementy. Trzeci etap to zakonserwowanie tej skóry. Jeżeli skóra jest twarda, są środki, które mogą ją w niewielkim stopniu podkreślam, bo nie przywrócą jej nowości, ale w niewielkim stopniu mogą ją zmiękczyć. Można takie środki zastosować. To oczywiście dobrze zlecić jest fachowcom, żeby nie eksperymentować na, na oryginalnej skórze. No i oczywiście ostatni etap, czyli konserwacja dobrymi woskami lub też protektorami do skór naturalnych, która pozwoli nam. Cieszyć się tą skórą w samochodzie bez obawy o to, że ulegnie szybkiemu zniszczeniu. Na rynku mamy mnóstwo różnych środków do konserwacji, do czyszczenia skóry. Czym się kierować? Gdzie szukać y, takiego dobrego środka, bezpiecznego przede wszystkim? No, na pewno y, warto tutaj polegać albo na y, sprawdzonych y, fachowcach, warsztatach, które mogą doradzić. Albo kierować się opiniami innych użytkowników. Tego typu środków rzeczywiście jest bardzo dużo. Producenci nie podają składu chemicznego tych środków. Nie wiemy, co kupujemy bardzo często, więc najlepiej by było zdecydować się na jakąś radę ze strony doświadczonego warsztatu. Bardzo Panu dziękuję. Moim Państwa gościem był Pan Wiesław Matuszewski, firma Werson.